starania zespołu szkół nr 2 w Jaśle rozpoczęły się już 2 lata temu, kiedy to Rada Powiatu pozytywnie zaopiniowała wniosek o nadanie imienia szkole. 18 października uroczyście nadano imię generała Hallera tej jasielskiej placówce oświatowej. Po mszy świętej odsłonięto przed budynkiem szkoły pamiątkową tablicę i złożono pod nią kwiaty. W związku ze swoją społeczną działalnością Józef Haller trzykrotnie gościł w Jaśle w latach 1904, 1914 i 1932. Generał Józef Haller był człowiekiem, który mobilizował młodzież do działania swoim rycerskim ideałem opartym na polskiej kulturze katolickiej oraz szlachetnych hasłach i własnym przykładzie. Miejmy nadzieję, że uczniowie szkoły będą starać się naśladować swojego nowego patrona. Jakoś najbardziej przypadł do gustu młodzieży właśnie generał i jego postać. Jest to wyjątkowy człowiek, jest to wzór do naśladowania dla naszej młodzieży. Po prostu ideał, nie tylko żołnierz, nie tylko wielki patriota, ale przy tym ogromny społecznik. Od początku istnienia tego ruchu zwraca uwagę na to, że harcerstwo to jest jeden z najbardziej właściwych sposobów wychowania młodzieży, zarówno dziewcząt, jak i chłopców. Że harcerstwo uczy miłości do ojczyzny, odpowiedzialności, posłuszeństwa i w sytuacji, kiedy trzeba jednokrotnie poświęcić swoje siły, zdrowie i życie, harcerze nigdy nie wycofają się z zadania służenia ojczyźnie. Generał Haller zwraca uwagę na to, aby w harcerstwie przestrzegane były zasady moralne. I ten człowiek po prostu, no, według mnie i naszej społeczności, tą swoją społeczną działalnością jakoś bardzo nawiązywał do naszego charakteru szkoły. My mamy technikum spożywcze, my mamy różne kierunki usługowe. W związku z tym wydawało nam się, że to jest taka najbardziej wspaniała postać. Po odsłonięciu tablicy przyszedł czas na przekazanie sztandaru szkole. W budynku zespołu szkół usługowych i spożywczych starosta jasielski przekazał Renacie Skórka, dyrektor zespołu szkół, sztandar z podobizną nowego patrona szkoły. Przewodniczący Rady Powiatu odczytał natomiast uchwałę nadającą imię. Podczas spotkania była okazja do okolicznościowych przemówień wygłoszonych przez zaproszonych gości. Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Nadaje się szkołą, to jest technikum nr 2, zasadniczej szkole zawodowej nr 2, zasadniczej szkole zawodowej specjalnej, technikum uzupełniającemu nr 2, wchodzących w skład zespołu szkół usługowych i spożywczych w Jaśle, imię generała Józefa Hallera. Niech generał Józef Haller, patron naszej szkoły, będzie dla Was wzorem do naśladowania. Przyjmujemy sztandar szkoły i zobowiązujemy się o niego dbać, sumiennie wypełniać nasze obowiązki i zawsze godnie reprezentować naszą szkołę.